Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w nowej serii odcinków na tym kanale, gdzie w końcu skupimy się stricte na tworzeniu muzyki. Pierwszy odcinek będzie tylko takim jakby przygotowaniem, także pokażę wam skąd pobrać ten program, wspólnie przejdziemy sobie przez proces instalacji, a w międzyczasie wyjaśnię wam dlaczego polecam właśnie ten program, a nie inny. Wielki szacuneczek za to, że przebyliście tutaj taki kawał drogi, ale żeby nie przedłużać, ja mam na imię Kacper, a skoro już się znamy, to zabierajmy się do roboty. Dobra. Pierwsze co musimy zrobić, to wpisać w wyszukiwarce waveform i wchodzimy w link ze strony Traction. Traction jest to producent tego oprogramowania. Waveform występuje zarówno w wersji płatnej, jak i darmowej, która jest delikatnie okrojona, natomiast do naszych celów, zwłaszcza na samym początku drogi nauki tworzenia muzyki, nie powinno być to jakoś szczególnie ograniczające. Program jest dostępny zarówno na Windowsa, macOSa oraz Ubuntu, także pełen wachlarz możliwości. Przechodzimy w zakładkę Free Download, podajemy swój adres e-mail, następnie imię i nazwisko, zaznaczamy zgodę, zaznaczamy nie jestem robotem, no chyba że jesteście, ale to już nie wnikam, oraz klikamy przycisk Submit. Zapomniałem, że akurat na tego maila zakładałem konto, także zmienię tylko adres mailowy, żeby wszystko widzieć tak samo jak i wy. Dobra, po zmianie maila widzimy komunikat, że w ciągu paru minut powinien zostać dostarczony e-mail z linkiem. Także zaloguję się do poczty. Mail oczywiście już dotarł. Dziękujemy za zainteresowanie oprogramowaniem, bla bla bla. Przechodzimy do weryfikacji naszego adresu mailowego. Musimy podać miasto, wybrać kraj oraz ustalić hasło, którym będziemy się logować do konta. Także chwila, momento. Schweizer, tak. I klikamy Submit. Aha, dobra, nie można używać znaków specjalnych jednak. Także jeszcze raz. Dritter, tak. No co jest? Dobra, nie może być chyba dużych znaków. Vierter, tak. No co jest? 108 znaków? No jest. Nie, dobra. Miałem tylko duże litery. Submit. Dobra. No, teraz poszło. Nasz numer to jest taki o, mniejsza w to. Klikamy My Downloads. Nie. Zalogować się teraz trzeba na ten, na nasze konto. I teraz tak. O, 12 jest! Ja akurat korzystałem z 11. Porównamy sobie jak będzie się ona miała do poprzedniej wersji. Klikamy download dla Windowsa. No i czekamy teraz. O, już. Dobra, wchodzimy sobie w pobrany plik. Tak. Tak. Dalej, dalej. Wybieramy sobie miejsce, gdzie chcemy zainstalować nasz program. Ja akurat zmienię sobie domyślną lokalizację. OK. Next. Jak będzie się nazywać? Dobra, niech będzie. Utwórz skrót. Nie trzeba. Sam sobie zrobię. Instalujemy. Dobra, w czasie kiedy będzie leciała sobie instalacja, odpowiem wam w końcu na pytanie, dlaczego akurat właśnie ten program polecam, zwłaszcza na rozpoczęcie przygody z tworzeniem muzyki. Po pierwsze, jest darmowy, także nie trzeba się martwić o aspekty prawne. Po drugie, jest darmowy, także pieniądze, które wydalibyście na sam początek, na zakup oprogramowania, które no nie jest tanie, bo FL Studio, zaraz poczekajcie, aż sobie sprawdzę. FL Studio. Fakt, że posiada dożywotnie aktualizację, natomiast kup wersja nie Fruity, bo tam nie można nagrywać wokali, także jeżeli chcielibyście
utwory swoje wzbogacać w nagrania z mikrofonu, to nie można. Więc co najmniej 650 za wersję producencką, 1000 zł za kolejną i 2300 za pełen pakiet z pełną gamą różnych wtyczek. Zobaczmy sobie w takim razie, ile będzie kosztował Ableton. Wersja intro podobnie, bo 350 zł. Wersja standard 1500, wersja suite 2500 zł. Cubase 12? Też, no już nie będę wchodził, no dobra, wejdę. Najwyżej wyjdę. Wersja 12 kosztuje 2700, wersja artist 1550, wersja Elements 470. Także no jak widzicie, nie są to małe pieniądze i zwłaszcza na samym starcie, gdzie chcecie zobaczyć, czy to w ogóle jest dla was. Owszem, każdy twórca... Owszem, twórcy tych oprogramowań oferują darmowe wersje próbne. No ale nie jest to rozwiązanie na dłuższą metę, no bo skończy się okres testowy i no będziecie musieli zabulić za pełną wersję oprogramowania, no a jak widzicie, nie są to małe pieniądze. Moim zdaniem, zwłaszcza na początek, nie ma sensu wydawać takich pieniędzy, które można zainwestować w chociażby w lepszy odsłuch, czyli jakieś tam dobre słuchawki, w jakiś interfejs audio. Nie polecam kupowania od razu pełnych wersji oprogramowania, bo no nie, po prostu nie odradzam, ale i nie polecam. Nie polecam. Trzeci powód, dlaczego Waveform? No bo jest darmowy, nie musicie piracić, nie musicie kombinować, szukać skrakowanych wersji, czego oczywiście nie polecam, no bo to jest nieładne. Czwarty powód. DAW, czyli Digital Audio Workstation, to jest jedynie środowisko, w którym będziemy pracować. To mógłbym... posłużę się tutaj takim porównaniem, że DAW to jest taki jakby warsztat samochodowy. Nie ma znaczenia, jaki on jest, jak on wygląda, jak się nazywa. Liczą się przede wszystkim narzędzia, z których będziecie korzystać, oraz wasze umiejętności. No bo co jeżeli będziecie korzystać z... jeżeli... No bo co jeżeli będziecie mieli dostęp do nawet najlepszego warsztatu, do nawet najlepszych narzędzi, ale jeżeli nie będziecie potrafili z nich korzystać, no to kaplica, no nic nie zrobicie. Także płynnie przechodząc do piątego punktu, Waveform zarówno pozwala na korzystanie z kontrolerów MIDI, jak i jest kompatybilny z wtyczkami VST. Także nie jesteśmy ograniczeni do korzystania jedynie z wewnętrznych, już wbudowanych w program wtyczek i możemy korzystać z różnych, Także nie jesteśmy ograniczeni do korzystania jedynie z wbudowanych narzędzi, a możemy korzystać z dowolnych wtyczek, zarówno płatnych, jak i darmowych, których jest cała masa w internecie. Wystarczy jedynie wiedzieć, gdzie szukać. A ja wam w tym pomogę. Dobra, instalacja dobiegła końca, klikamy finish i... zgoda. Teraz jeszcze tylko woła nas o hasło. Dobra, okej. Słuchajcie, mała wpadka, ale to w sumie nawet dobrze, bo akurat dowiecie się przy okazji, jak nie popełnić tego samego błędu. Moją uwagę zwrócił ten pasek u góry, że Waveform jest w trybie demo i kliknij, aby rozpocząć 30-dniową wersję próbną lub odblokuj licencję. Chodzi o to, że Waveform jest programem wersji Pro oraz Free. I jeżeli najnowsza wersja jest na przykład 12, no to ona jest w wersji płatnej. Natomiast wersję 11, wersji beta, możemy sobie pobrać z zakładki Individual Installers. I no, widzimy tutaj napis beta. Także ja postaram się jakoś to na szybko odkręcić i słyszymy się za chwilę. Uwaga, jeżeli robicie teraz wszystko razem ze mną, to poczekajcie i obejrzyjcie ten film do końca, żeby dowiedzieć się, dlaczego tego nie robić. Mam nadzieję, że tą instalacją 12 niepotrzebnie nie narobiłem sobie bałaganu, więc odpalam
wersję 11. O, i tutaj teraz widzicie napis Waveform Free. Także to znaczy, że jest dobrze. Słuchajcie, naprawdę, przepraszam, ale zauważyłem kolejny błąd. Mianowicie 11 miałem do pobrania, dlatego że zalogowałem się na swoje poprzednie konto, z którego tą 11 już pobierałem wcześniej. Wy jak zalogujecie się na swoje konto, to będziecie widzieć tak jak ja teraz w zakładce Recommended Waveform 12 wersji pełnej, czyli tej jakby Pro. Natomiast w zakładce Individual Installers po rozwinięciu tutaj jest dostępna wersja beta. Naprawdę przepraszam, ale zauważyłem to dopiero po tym, jak skończyłem nagrywać cały odcinek. Nie chcę już nagrywać tego od początku wszystkiego jeszcze raz. Także na sam koniec ja pobiorę sobie tą 12 betę, zainstaluję i od następnego odcinka będziemy sobie już pracować wspólnie na tej samej wersji programu, także nie ma za co. Na samym starcie widzimy ekran powitalny, gdzie mamy podgląd naszych ostatnich projektów, nad którymi pracowaliśmy, template'y, czyli szablony projektów. Mamy do wyboru 5 wbudowanych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tworzyć własne szablony i tym również będziemy się zajmować później. Z prawej strony mamy proponowane filmiki oraz treningi wideo, nawet jest film do Hi, and welcome to the... No, mogłem obejrzeć go wcześniej. To by nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało. Na dole jeszcze są ustawienia dotyczące dźwięku. Ja jako, że posiadam zewnętrzny interfejs audio, to korzystam z ustawienia ASIO, czyli Audio Stream Input Output. Wy, jeżeli nie posiadacie takiego urządzenia, to polecam pozostawić ustawienia domyślne. Na samym dole mamy jeszcze 4 przyciski. Nowy projekt. Przeglądaj wszystkie projekty, ustawienia oraz informacje. Natomiast ja nie korzystam z tych przycisków w ogóle. Od razu tutaj zwrócę waszą uwagę na te 3 karty w lewym górnym rogu. Welcome, no to jest ten ekran powitalny. Zakładka Projects, no to jest to samo, co właśnie tutaj na dole ten przycisk robi. A ustawienia możemy sobie również otwierać, korzystając po prostu z tej karty u góry. Utwórzmy sobie zatem nowy projekt, niech się nazywa mój projekt 01. Wybieramy lokalizację, gdzie ma się znajdować na dysku. Otwórz z domyślnymi ustawieniami. Tutaj właśnie wybieramy te template'y. Zostawmy domyślny i wybieramy utwórz projekt. Moje gratulacje za zrobienie pierwszego kroku do zostania producentem muzycznym. W sumie nie, pierwszym było pobranie tego programu. A drugim instalacja. No jeszcze wcześniej obejrzenie tego filmu. Dobra, nieważne. Omówmy sobie jeszcze tylko widok naszego projektu. Na środku mamy okno aranżacji, gdzie właśnie będziemy ustawiać nasze wszystkie klipy audio, klipy MIDI. A co to jest MIDI, to wyjaśni się w drugim odcinku. Z lewej strony mamy okno wyszukiwarki, które możemy sobie zwijać i rozwijać klawiszem B. W środku znajduje się 5 zakładek: akcje, pliki, wyszukiwarka, ścieżki oraz markery. Jeżeli chodzi o zakładkę pliki, to odsyłam was do mojego wcześniejszego filmu, gdzie omówiłem już temat, jak przygotować sobie foldery tak, aby usprawnić i ułatwić sobie pracę na przyszłość. Link do tego filmu znajdziecie w karcie tutaj, tutaj albo tutaj, coś takiego. Z prawej strony mamy wbudowany mikser, który możemy również sobie zwijać, rozwijać klawiszem V. V jak wbudowany, można sobie skojarzyć. Pasek, który widać na samym dole, jest to pasek kontrolny, czy tam pasek narzędzi. Z lewej strony znajduje się menu, na środku jest panel właściwości, a po prawej stronie znajduje się sekcja master. Możemy rozwijać sobie klawiszem F11 albo za pomocą tego klawisza z przycisku takiej strzałeczki z kreseczką. Kocham te palety, białe parapety. Słuchajcie, dopiero 2 dni później wyjaśniło się, dlaczego był taki problem z instalacją tej 12. Okazało się, że Traction zrobił mi niezłego psikusa. Dopiero po wrzuceniu postów na grupy facebookowe dowiedziałem się, że od tej wersji wymagane będzie użycie klucza aktywacyjnego, który będzie przypisany do konta danego użytkownika.
kompletnie nie miałem pojęcia, że wprowadzili coś takiego i stąd wyniknęło całe to zamieszanie. Żeby sprawdzić, czy robię coś nie tak, obejrzałem nawet ten poradnik, o którym wcześniej wspomniałem, jednak pochodzi on sprzed 4 czy nawet 5 lat. Do tej pory wyglądało to tak, że najnowsza wersja była płatna, jednak jeśli chciało się korzystać bezpłatnie, no to trzeba było korzystać z wersji poprzedniej. I tak jak widać na filmie, najnowsza była wtedy 9 i można było ją pobrać, jednak w okrojonej wersji beta. Natomiast jeśli chciało się korzystać z darmowej, pełnej wersji, no to trzeba było wybrać wersję poprzednią, czyli 8. Na ich oficjalnym kanale nie znalazłem nowszego filmiku, który by dotyczył instalacji, dlatego no jeśli ktoś trafiłby na ten starszy filmik, no to... To by nic nie dało i tak. Dlatego dogrywam ten fragment, żeby wyjaśnić i raz na zawsze zakończyć temat instalacji. Prądu zbrakło. Hech, po tym zaniku prądu nawet komputer mi nie działa, ale mam nadzieję, że zaraz to ogarnę. 6,5 Stunden später. Zalogowałem się na moje dotychczasowe konto i jeszcze raz pobrałem 12. I wtedy dopiero zrozumiałem, że jeśli pobierało się już którąś z poprzednich wersji, no to ma się dostęp do wszystkich tych wersji z panelu właśnie My Downloads. Proces instalacji wygląda całkowicie tak samo, więc kompletnie nie będę do tego wracać. Natomiast po otworzeniu programu zobaczcie, że w lewym górnym rogu jest napis Waveform Unregistered, czyli niezarejestrowany. Więc żeby odblokować DAW z wersji demo, wystarczy kliknąć przycisk Unlock i wtedy program automatycznie pobiera sobie klucz aktywacyjny i nie dość, że znika nam pasek ten u góry, to jeszcze jest komunikat, że znaleziono nową licencję. Tyle. Wchodząc w ustawienia, a później w licencjonowanie, teraz widać, że jest program odblokowany. I żeby wam udowodnić, że wcześniej czegoś takiego nie było, to otworzę 11 i patrzcie, nawet nie było takiego punktu. Dlatego ja z Traktionem jeszcze się policzę, a wy już wiecie, jak odblokować sobie Waveform, tak żeby korzystać z niego w wersji darmowej. Dla pewności zrobiłem nowy projekt i widać, że wszystko działa. Na pierwszy rzut oka zauważyłem to, że tutaj z lewej strony nieznacznie zmienił się interfejs użytkownika oraz to, że dodali możliwość spersonalizowania kolorów samego DAW. Ale co jeszcze doszło nowego, no to będę musiał się wczytać, żeby się dowiedzieć. No i dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że nie przytłoczyła was ilość informacji jak na pierwszy raz. Teraz już wiecie, jak poprawnie przygotować sobie środowisko do pracy. W następnym odcinku zaczniemy już powoli pracę w naszym projekcie. Miejsce na dwa moje poprzednie filmy. Ja się żegnam, cześć!